Widzimy więc, że niestety w Unii Europejskiej na zachodzie lewica ma coraz więcej do powiedzenia i to niestety ma daleko idące konsekwencje. Ponieważ my wchodziliśmy do Unii Europejskiej dlatego, że chcieliśmy więcej wolności, chcieliśmy więcej bezpieczeństwa, chcieliśmy więcej dobrobytu. Unia Europejska w latach 90 to było strasznie bogate miejsce. Wtedy w Unii Europejskiej PKB per capita, nie wiem, czyli te dochody na mieszkańca były wyższe niż w Stanach Zjednoczonych. To była największa gospodarka na świecie, gdzie była ta wolność, można było mówić coś się chce. Można było zarabiać pieniądze rozwijacie. się. Tylko niestety od tych dwudziestu paru lat to już jest przeszłość i teraz Unia Europejska to wygląda zupełnie inaczej. Rządzą nią jacyś szaleńczy lewicowi ideolodzy i to niestety ma swoje konsekwencje. No to dzisiaj Wam powiem trochę o konsekwencjach gospodarczych, ekonomicznych, które może nie dla każdego są znane. Jeszcze w 2000 w ósmym Roku gospodarka Unii Europejskiej była o 8% większa od amerykańskiej, a obecnie już jest 23% niższa. Co oznacza, że od tych dobrych 15 lat Unia Europejska rozwija się powolutku, a pozostałe kraje rozwijają się normalnie. Okazuje się, że jak się produkuje papier, produkuje się regulacje, produkuje się zakazy, palcem pokazuje się, których branż się nie chce, które gałęzie przemysłu mają sobie z Europy iść, bo są rzekomo niepotrzebne. Jak się zwiększa ceny energii, Wprowadza te ETS-y, szaleńcze polityki klimatyczne, to ma to bezpośrednie przełożenie na gospodarkę. To znaczy, gospodarka europejska w zasadzie się przestała rozwijać i to już nie od roku, od dwóch, od trzech, od lat kilkunastu. Mam tu mnóstwo statystyk. Wyobraźcie sobie Państwo, że firmy europejskie inwestują o 8% mniej w badania niż rozwój, niż ich i niż ich odpowiedniki ze Stanów Zjednoczonych rozwijają się 40% wolniej. I co myślicie, czemu tak się wydarzyło? Czemu firmy europejskie rozwijają się wolniej niż amerykańskie? Może dlatego, że mają więcej regulacji, że mają wyższe ceny energii, że mają więcej różnego rodzaju nakazów, zakazów, że to się robi coraz bardziej centralnie planowane. Jest takie pojęcie jednorożec. Jednorożec to jest taki startup, który osiągnął wycenę powyżej miliarda dolarów. No i na 3000. Ponad 300 obecnych jednorożców na świecie. Wiecie, jest z Unii Europejskiej 60 na ponad 1300. W Stanach Zjednoczonych jest ponad 600 takich firm. W Chinach jest ponad 300. W Indiach jest takich firm więcej niż w całej Unii Europejskiej. U nas zaledwie 60. W Unii Europejskiej jest 15 razy mniej wniosków patentowych niż w Chinach. 5 razy mniej niż w Stanach Zjednoczonych. Firmy Amerykańskie na rozwój sztucznej inteligencji w ostatnich latach przeznaczyły ponad 250 miliardów dolarów, Chiny ponad 100 miliardów dolarów, a Unia Europejska zaledwie 15. Więc nie jest, tylko jest źle, że jesteśmy w zasadzie na poziomie z 2008 roku, mówię o Unii Europejskiej, nie o Polsce, to przyszłość jest jeszcze gorsza, bo jak spojrzymy właśnie na te inwestycje, na rozwój tych najnowszych technologii, to tam liczba patentów, liczba inwestycji w Stanach czy w Chinach jest na tyle duża, że nie ma szans, żebyśmy, żeby nie zaczęli tam jeszcze szybciej uciekać. Czyli jest źle, a będzie niestety jeszcze gorzej. Ktoś może powiedzieć, no tak, bo Unia Europejska postanowiła inwestować w zielone technologie i że to te zielone technologie to będzie będzie coś, na czym zbudujemy swoje przewagi konkurencyjne. Że mamy w Europie Zielony Ład i dzięki temu będziemy taniej produkowali wiatraki, fotowoltaikę, baterie, samochody elektryczne i dzięki temu wszystkich przegonimy. Wiecie, nie przegonimy. Spójrzcie sobie tutaj, jak wyglądają łańcuchy dostaw w różnych branżach w zielonej energii. Zobaczcie na te czarne paski symbolizujące Chiny i na te szare, pokazujące udział Unii Europejskiej. W zasadzie wszystko zostało zdominowane przez Chiny. Na dziesięć największych firm zajmujących się fotowoltaiką, produkcją tych paneli, dziewięć jest w Chinach. Dziesiąta jest w Stanach Zjednoczonych, Europy w ogóle nie ma. Nawet w wiatrakach Chiny zaczynają dominować. Samochody elektryczne. Zobaczcie na ten wykres. Jeszcze trzy lata temu Unia Europejska była liderem w sprzedaży samochodów elektrycznych. Obecnie zobaczcie w jakim tempie Chiny nas przegoniły. Obecnie Chiny produkują trzy razy więcej samochodów elektrycznych niż Europa. Przemysł motoryzacyjny kiedyś potęga, Cała niemiecka, czy francuska, włoska, a teraz Niemcy produkują tyle samochodów, co w latach 70. Zobaczcie na tym wykresie, ile to spadło. Nawet w 5G przegoniły nas kraje azjatyckie, Korea, nie mówiąc już o Stanach Zjednoczonych czy Chinach. Uniwersytety. Na liście szanghajskiej najlepszych uniwersytetów na świecie w pierwszej dziesiątce nie ma żadnego z Unii Europejskiej. Pierwszy jest na 15. miejscu. W pierwszych 50 uniwersytetach tylko 5 jest z Unii Europejskiej. Stajemy się skansenem. Naukowym, kulturalnym, gospodarczym, w zasadzie nic tu się nie rozwija. Zobaczcie przykłady. Francja obecnie jest biedniejsza niż w 2008 roku. Włochy są w 2008 roku były 9% bogatsze niż obecnie. Lu ludzie we Włoszech od 15 lat pracują, próbują oszczędzać, uczą się czegoś, niby się rozwijają, a są 9% biedniejsi niż 15 lat temu. Hiszpania jest 7% biedniejsza niż 15 lat temu. Włoś Niemcy rozwinęli się o całe 14% w 15 lat, o 14% w 15 lat. To jest skansen, to jest miejsce, które stoi w miejscu albo się cofa. Przez co? Przez regulacje, przez politykę klimatyczną i pytanie, czy rzeczywiście te wszystkie rzeczy, które oni u siebie wdrażali w swoich państwach, czy też w Unii Europejskiej, to są dobre, jeżeli prowadzą do takiego marazmu. Czy to my powinniśmy się od nich uczyć i wprowadzać ich regulacje, czy to oni od nas się powinni uczyć? Bo Polska przez te 15 lat to jednak się rozwinęła. Jesteśmy obecnie znacznie bogatsi niż byliśmy 15 lat temu, a oni od 15 lat się zwijają. Więc nie dajcie sobie w kitu, że Unia Europejska to jest nie wiadomo jaki dobrobyt, rozwój, że tam będą zielone technologie, że oni wiedzą co zrobić, żeby rozwinąć gospodarkę. Nie, nie wiedzą. Pokazali, że potrafią się zwijać. I niestety już nawet w tym momencie nie mamy co konkurować z Chinami czy ze Stanami Zjednoczonymi, bo nam uciekli uciekać będą jeszcze bardziej. Konfederacja, wolność i niepodległość.